Cześć, witajcie, z tej strony Tobiasz. Nagrywam swojego pierwszego vloga, także nie oczekujcie ode mnie, żebym tutaj teraz ładnie, pięknie wam zwięźle mówił, ponieważ troszeczkę się stresuję, ale postaram się, żeby wyszło to jak najlepiej. Dzisiaj prasuję słomę case'em 165 Puma CVX z prasą Metal Fact Z589. Prasuję słomę, bo ponieważ słomą palimy, opalamy hotel i pałac. Case jest nowym nabytkiem tegorocznym. Ma dopiero jakieś 99 motogodzin, także za dużo to ja o nim wam nie powiem. Jak na razie spisuje się dobrze. Tutaj nie wiem, czy wy widzicie, ale koszą kombajny. Akurat jedzie nasz mniejszy kombajn CX8030. Koszą pszenicę. Nie wiem, jak tam z wilgotnością, ale podejrzewam, że całkiem nieźle. Tam po lewej stronie jest drugi kombajn. Nie wiem, czy to tak będziecie widzieli, ale to CX8070, 7-metrowy header ma. W naszym gospodarstwie są uprawiane wszystkie zboża, pszenica, jęczmień, pszenżyto, żyto, jęczmień uprawiamy, jary, no i łubiny, żeby spełniały nam normę zazielenia. Teraz chcemy spróbować posiać poplony, żeby nam zaliczyli to. Zobaczymy, może się uda, dosyć tych hektarów jest, także powinno nam to jako tako wyjść. Hektarów mamy 880, jak na ten areał mamy dość dużo sprzętu. Zacznę od największych, mamy Deutsch Fahra 275 koni, Agrotrona, Deutsch Fahra 265 koni, Deutsch Fahra Agrofarmę 100 koni. No teraz właśnie mamy tego case'a 165 koni, nowy nabytek. Mamy Nicholanda TMA 155. Maszyna nie do starcia, że tak powiem. O kurczę, snopek się rozwalił. Następnie mamy mój stary ciągnik, jakim jest Nicholand T6050. 125-konny. Mamy także małego takiego do beczki i do odwozu, do przyczepy Nicholanda TD5050, 100-konny. On wykonuje same lekkie prace, takie jak ciąganie beczki z wodą i przyczepa, no i jakieś tam czwórki, szóstki przyczepy zimą. No parę tam 60-tek. No i dwa kombajny, które wcześniej wspominałem. Niedługo będę orał dość farem tym 275 na noc. Także jeśli ten vlog się jako tako mi wyjdzie i jakoś to tam się przyjmie, to może uda się nagrać następnego vloga z orki nocą. Puch mamy 7-skibowy i 4-skibowy Kvernelanda. Tym mniejszym w tym roku będziemy orać bardzo mało, ponieważ prac jest dosyć dużo, a termin ma, jesteśmy z terminem do tyłu. Siatka nie chce się wywinąć. Prasa, co mogę powiedzieć o prasie? Prasuję nią drugi rok. Jak na polską produkcję spisuje się bardzo dobrze. Wychodzą te baloty całkiem ładnie. Poza może sterownikiem, który kompletnie nie spełnia swojego zadania. Wszystko pokazuje inaczej. Trzeba po prostu cyrklować i ustawiać go według siebie. Na przykład teraz mam ustawione, że baloty mają być o średnicy 120 cm, a one wychodzą
1,40 m. Co do siewu, to posiadamy siewnik 6,3 m. Ja sieję tym mniejszym 3 m. Jest to siewnik polski Pomarol mechaniczny. O nim nie będę mówił, bo szkoda gadać. Mamy także nowy nabytek Horsza, to znaczy Horsz już jest od tamtej wiosny. Także już rok u nas już jest. Horsz spisuje się bardzo dobrze, wydajność jest bardzo dobra i jakość siewu również. Także to co do Horsza, to śmiało polecam. No oczywiście cena nie dla każdego, ale za dobre trzeba zapłacić. Przeżyto, które teraz prasujemy, słomę oczywiście, sypało w granicach 7-7,5 tony z hektara. Myślę, że to tam jako taki dobry wynik jest. Wiadomo, bywały lepsze. Rzepak sypał nam na poziomie 4-4,5 tony. Oczywiście mokrego ziarna, to że tam po wysuszeniu będzie na pewno mniej. Rzepaku było 230 hektarów. Wszystko już wymuciliśmy. Ogólnie o gospodarstwie mówiłem. Wielkości gospodarstwa. Mamy także pole golfowe. Tutaj jest też hotel, który też należy do gospodarstwa. Nie wiem, czy go tam widać, czy nie. Mamy golfa do grania. Większość osób powinna wiedzieć, o czym mówię. Co tam jeszcze? Gospodarstwo jest ogólnie nastawione na produkcję roślinną, żadnej zwierzęcej. Kiedyś za czasów pegierowskich były i krowy, i świnie, ale po pegierze tylko były jeszcze konie, ale z koni też zrezygnowaliśmy. Balotów muszę zrobić około 1500-1600. Zostało mi jakieś 10, może 13 hektarów do sprasowania. Tak jak mówiłem, prasuję już trzeci dzień i niestety będę musiał się z wami żegnać, ponieważ nie mam więcej miejsca na karcie pamięci, a moja druga karta pamięci od Sony szwankuje w GoPro i nie chce działać. Jedyne co wam jeszcze powiem, to nagrywam GoPro 5 wersja Black. No i tyle. Trzymajcie się, jeśli wam się spodobało, to zostawcie komentarz, a nagram więcej takich vlogów. Pozdrawiam, cześć.